Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus przeprawił się z powrotem w łodzi na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair. Gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił usilnie: Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za nim i zewsząd go ściskali. A pewna kobieta od 12 lat cierpiała na upływ krwi. Wiele przecierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc przyszła od tyłu między tłumem i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości. A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: kto się dotknął mojego płaszcza? Odpowiedzieli mu uczniowie: widzisz, że tłum zewsząd cię ściska, a pytasz, kto się mnie dotknął? On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało. Upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: córko, twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości. Gdy on jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi: nie bój się, wierz tylko. I nie pozwolił nikomu iść z sobą, z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia wszedł i rzekł do nich: czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. I wyśmiewali go. Lecz on odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: Talita kum, to znaczy: dziewczynko, mówię ci, wstań. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść. Dwie kobiety, dwie różne historie. Łączy je wiek. Córka Jaira ma 12 lat, a owa bezimienna kobieta cierpiała na upływ krwi od 12 lat. Krew w Biblii to życie. Nieustanny krwotok to znak powolnego obumierania. Dwunastka uświadamia nam, że może tu chodzić o personifikację dwóch społeczeństw. Stara kobieta oznacza lud izraelski, a młoda dziewczyna, będąca u progu dojrzałości, oznacza Kościół, nowy lud Boży. Talita kum oznacza nie tyle dziewczynko, ale oblubienico powstań. Są to słowa wyjęte z Pieśni nad Pieśniami, które oblubieniec kieruje do oblubienicy. W ten symboliczny sposób Chrystus powołuje do życia Kościół, swoją oblubienicę. Powstań jest zaproszeniem do podróży. Chrystus po drodze będzie wyjaśniał nam Pisma, głosił Słowo z mocą, aż do chwili, kiedy oblubieniec i oblubienica staną na ślubnym kobiercu, na Golgocie, pod baldachimem nieba. Rozważając tę dzisiejszą historię o dwóch martwych kobietach, które odzyskują życie i zdrowie, uświadamiamy sobie, że Jezus przychodzi na świat ze swoim uzdrawiającym słowem, zarówno do starego ludu wybranego, jak i do młodego, dziewiczego Kościoła. To do nas dziś Jezus mówi: Talita kum, oblubienico powstań. Powstań z martwych, Kościele, moja oblubienico. Nie śpi już dłużej, ale żyj pełnią życia. To słowo ma moc uzdrawiania. Uwierzmy słowu Chrystusa, abyśmy, ocknąwszy się z letargu śmierci,
mogli żyć pełnią życia.